Pytanie. Tak. I to jest, zaczyna być ciekawe. Jak człowiek pogryzł psa, to jest bardzo ciekawe. O Jezu, a jak pies pogryzł człowieka, to jest wtedy dramat. No. Mały dramat, mało istotny. Najwyżej pójdzie na pogotowie i to się skończy. Ta historia. Jak jeszcze będzie miał rękę, jak nie ma dwie ręki. Podobnie jest najbardziej niebezpieczne psy to dogi amerykańskie. Podobnież ucinają jak siekierą w ręce. Widziałem w Kaliszu takie dwa dogi amerykańskie. On powiedział tak, jak ja go dotknę, to już nie żyje. Właściciel tych domów. Takie byki jak konie. A ja się pytam, po co mu takie byki? A masz jeszcze pałeczkę, nie możesz jeść. O, jak pięknie. Ryż, mysz i pieczona ryż. Ryż, mysz. Oczywiście jest. Koncentrat ma to do siebie. Trzeba być jeszcze coś pobrać. Jest ryż, mysz, no i ta, i pieczona ryż. To mówi, że tej kultury nie ma coś za dużo. Tak, jak jest kultura, to trzy przeglądy na dzień. To trzy imprezy na dzień. I nie wiadomo, gdzie pójść. I wreszcie się nigdy nie idzie. I filharmonia o tej samej godzinie. A potem nic i nie ma. I szpanie o tej samej godzinie. No. I bankiet o tej samej godzinie. I wykłady o tej samej godzinie. Wszystko. Bo w Polsce... Może jakieś święta być amerykańskie? Nie, bo w Polsce wszyscy chcą w tych najlepszych godzinach robić imprezy. A wiadomo, jakie są najlepsze. 12 w południe i 18 w wieczór. To są najbardziej... Teraz w bibliotece o 9 było. No, ogromny odbór, no tak, nie przyszedł. Zrobią pokaz o 8 rano i kto przyjdzie? Przedwczoraj w Bówie, no było takie wielkie, wiesz, tam mi się nie chciało jeść, ale tam cały coś jedli cały czas. Szatniarki przyszły na kawę. A z tych naszych to nikogo nie było, bo nikt nie wiedział, że w Bówie robią ekskluzywne różne, wiesz, pokątne. I ci ochroniarze patrzą, że ktoś nie wszedł. A oni nie mają nic do tego, bo oni muszą pilnować w ogóle samej tej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. I taki jeden jest, wiesz, to tak zbieraj trochę, zbieraj. Mnie życie nauczyło, że trzeba wykorzystywać wiatr historii. Czyli no tak. Jeżeli jest era na bankiety, to się chodzi. No. I się nie mówi, że się jutro chodzi, bo jutro może ich uczyć nie być. I tak się w Polsce stało. Tak się stało właśnie tej Polsce. Nie wiem, czy wiesz, że ja nawet miałem taki okres, że świadomie na bankiety nie chodziłem, bo było ich za dużo. Nie miałem